Witam serdecznie, Remigiusz Pyrek, praktycznie o informatyce. Kolejny odcinek poświęcony serwerowi VPS. Dzisiaj zainstaluję z pakietów Debiana serwer SQL, czyli bazę danych MariaDB. Baza danych SQL posłuży Tobie do przechowywania informacji na temat zarówno samej Twojej aplikacji, czy jakieś pliki konfiguracyjne, czy oferta do wyświetlenia, tak jak w serwisie na przykład Allegro, ale też do przechowywania informacji, które będą do Ciebie użytkownicy wysyłać z formularzy, które będziesz na przykład tworzył na swojej stronie internetowej. Jeśli mowa o bazie danych MySQL czy MariaDB i języku PHP, to warto też wspomnieć i oczywiście zainstalować taki pakiet PHP MyAdmin, który służy do zarządzania taką bazą danych za pomocą przeglądarki internetowej. To bardzo ułatwia pracę z taką bazą. Wszystko oczywiście zostanie zainstalowane z wiersza poleceń. Pokażę Tobie, jak skonfigurować zarówno pakiet PHP MyAdmin, jak i bazę danych, abyś mógł się do niej po raz pierwszy zalogować. Doinstalowanie bazy danych sprawi, że będziesz miał kompletne już środowisko, czy to testowe, czy produkcyjne dla swoich aplikacji. Będziesz miał bazę danych, gdzie będziesz przechowywał dane, język skryptowy PHP, oczywiście też dla mniej wymagających użytkowników, możliwość tworzenia statycznych plików. I to praktycznie zakończy naszą konfigurację serwera VPS, jeśli chodzi o środowisko dla stron internetowych. Pozostanie nam jeszcze tylko zabezpieczenie naszych serwisów protokołem HTTPS, czy danych z naszych serwisów, ponieważ obecna konfiguracja nie pozwala na zaszyfrowanie danych wysyłanych z przeglądarki do naszego serwera. Dane, które wpisywane są tutaj w oknie przeglądarki, wysyłane są od komputera do naszego serwera za pomocą protokołu na porcie 80, co oznacza, że nasze dane wysyłane są w formie jawnego tekstu do serwera i taki pakiet można rozłożyć na części pierwsze i zobaczyć, co zostało wysłane, czyli Twoje hasło może być przechwycone, co jakby do całości, do profesjonalizmu ma się nijak, dlatego zabezpieczymy to, szyfrując połączenie i otwierając kolejny kafelek w naszym firewallu. Przypomnę tylko dla ortodoksyjnych informatyków, że mówimy tu o serwerach VPS w specjalnej ofercie za $1. Nie jest to jakaś topowa konfiguracja, ale tak jak za każdym razem powtarzam, do celów ćwiczebnych absolutnie doskonałe rozwiązanie. Zasilane w prąd przez 24 godziny na dobę i zasilane w internet. Nic więcej na razie nie potrzebujesz. Instalację serwera MariaDB rozpocznę od aktualizacji pakietów Debiana, aby mieć najświeższe informacje na temat repozytorium. Wydam dwie komendy apt update ze średnikiem, kiedy update zakończy się, zostanie wykonana druga komenda. Wtedy będziemy mieli aktualny odczyt tego, co jest na dany moment w repozytorium. Kiedy mam zaktualizowane repozytorium, apt cache search MariaDB. Pojawiło się kilka opcji. Mamy tutaj MariaDB server. Zaznaczam, kopiuję, apt install i wszystko. Tak, potwierdzam, że chcę doinstalować. Możesz tu sprawdzić, co zostanie doinstalowane do naszej konfiguracji. Wszystko, co jest potrzebne, aby to uruchomić. Potwierdzam. Poszło bardzo sprawnie. Sprawdzę, czy usługa działa. Serwis MariaDB status jest aktywna. Sprawdzę, czy mogę się zalogować. Wpiszę po prostu MySQL. Jestem połączony. Show databases. Mamy systemowe tabele w bazie danych pozakładane. Zalogowałem się do bazy podając komendę MySQL, nie podając żadnego hasła. To jest możliwe dlatego, że jestem rootem. Natomiast jeśli będziesz tworzył serwisy internetowe, to na pewno niezalecane jest używanie tego konta, podawanie komukolwiek, ani wpisywanie w plikach konfiguracyjnych, ponieważ konto root może usunąć każdą bazę, jaka będzie założona na Twoim serwerze. Oczywiście pokażę Tobie, jak zmienić hasło i tylko wcześniej doinstaluję ten pakiet PHP MyAdmin. Także wylogowuję się tutaj z bazy i sprawdzam, jakie są dostępne pakiety, jeśli chodzi o PHP MyAdmin. Oczywiście, że można na dwa sposoby i pewnie więcej zainstalować ten pakiet. Po pierwsze, możesz go pobrać z internetu, rozpakować i uruchomić go jak kolejny serwis, jak kolejną stronę www na Twoim serwerze. A w prostszy sposób możemy to dodać z pakietów Debiana
i też będzie aktualizowany za każdym razem, kiedy wydasz komendę apt update i później upgrade. Wybór oczywiście należy do Ciebie, ja pójdę tą prostszą drogą, wydam z wiersza poleceń komendę. Spójrzmy zatem w repozytorium, co mamy dostępne, jeśli chodzi o phpMyAdmin. phpMyAdmin. Mamy tutaj do zarządzania bazą danych za pomocą weba, czyli strony internetowej, apt install i próba instalacji. I teraz, co tutaj jest problemem? PHP 8.1 zostanie doinstalowane, a jak wiesz, mamy PHP 7 w wersji 7.4 jako domyślne dla naszego serwera. Co będzie dla nas tutaj pewnym problemem? Będzie trzeba przekonfigurować serwer, a my tego nie chcemy. Więc nacisnę nie, że nie chcę instalować tego pakietu w takiej wersji i pokażę Tobie, co musisz zrobić, aby zainstalować z aktualną wersją PHP 7.4. Procedura jest następująca. W pierwszej kolejności z tego repozytorium, które teraz mamy, czyli uwzględniające wersję 8 i 5.6, musisz doinstalować kilka pakietów PHP, które nie będą dostępne po zakomentowaniu repozytorium, które dodawaliśmy, rozszerzające jakby zasoby naszego repozytorium o dodatkowe wersje PHP. W jednym z odcinków dodawaliśmy link do innego repozytorium, a w tej chwili je zakomentujemy. Tylko w pierwszej kolejności musisz doinstalować te pakiety. Ja nacisnę, że chcę zainstalować. Ja już je wcześniej zainstalowałem, więc one u mnie są. Jeśli doprowadzisz do takiego stanu, to w kolejnym krokiem będzie przejście do plików konfiguracyjnych pakietu apt. I tutaj mamy taki katalog source list d. I tu wyedytujemy plik php list. My go dodawaliśmy, w tej chwili go zakomentujemy, aby go nie uwzględniał nasz program apt. Zapisuję zmiany, czyli Ctrl X i apt update. W tym momencie poinformowaliśmy program apt, że zmieniły się dostępne repozytoria i jeszcze raz to samo, apt install phpMyAdmin. I co się wydarzyło? Nie mamy już tutaj informacji o wersji PHP 8.1, ponieważ nie ma jej dostępnej, dlatego programu apt jakby zniknęła i nie wie skąd to pobrać, więc sugeruję, że doinstaluje to co jest, plus te, które wcześniej pokazywałem, pakiety będą wchodziły w skład tutaj obsługi tego całego phpMyAdmin. Teraz naciskam Yes. Informuję, że mam Apache, czyli nacisnąłem spację wcześniej. Czy chcę skonfigurować bazę danych, taki wspólny plik? Tutaj mam informację, że jeśli pozostawię puste, zostanie wygenerowane jakieś losowe hasło i wszystko w tej chwili nam się zainstalowało. Zobaczymy teraz, czy wszystkie pliki konfiguracyjne są na miejscu, czyli etc, php, w tym momencie mamy taki folder phpMyAdmin. Tutaj masz konfigurację do tej instalacji. To, co jest istotne jeszcze w katalogu Apache, mamy conf i teraz tutaj, czy jest załączona konfiguracja z php. Tutaj mamy informację o tym, że jest to link symboliczny do możliwych konfiguracji dostępnych. Wyedytuję to. Jest to informacja, że jest tworzony alias. Alias, który będzie dotyczył każdej strony internetowej na Twoim serwerze, łamane na phpMyAdmin. To jest dosyć istotna informacja, abyś w swoich programach nie używał takiego folderu, czy takiej zmiennej, ponieważ zawsze będzie odwoływała się do tego katalogu tutaj. I jest informacja, co tu się wydarzy. Przejdzie przez moduł 7. Wszystko tutaj u nas teraz gra. Zawsze będzie szło przez moduł PHP 7. Przywrócimy poprzednie repozytorium, czyli jeszcze raz etc apt source list i przywrócę, abyśmy mieli dostęp do aktualizacji PHP. I na razie tak to zostawiam i sprawdzę, czy to wszystko działa. Niby jednak sprawdzę, czy wszystko działa. Uruchomię ponownie serwer. Apache 2 Restart.
domyślny serwis pod adresem IP i tak jak wspomniałem, dla każdego serwisu będzie dostępny taki alias. Alias to jest taki skrót, można powiedzieć, który będzie przenosił do tego folderu. Serwer będzie wiedział, co z tym zrobić. Mamy okno logowania. I co dalej? Spróbuję, bo wiem, że jest użytkownik root i mamy informację, że konfiguracja zabrania logowania bez hasła. A my nie wiemy, jakie jest hasło roota, ponieważ zainstalowaliśmy bazę, zalogowałem się z wiersza poleceń do tej bazy, nikt mnie o hasło nie pytał, więc taka trochę kwadratura koła. Co teraz? Jak ustanowić hasło dla użytkownika root, aby się zalogować tutaj ze strony internetowej? Wracam do wiersza poleceń, wybieram komendę MySQL admin, wybieram taki przełącznik password i w tym momencie mam pytanie o hasło dla użytkownika root. Wpiszę jakieś i mogę wrócić w tym momencie do PHP MyAdmin, sprawdzić, czy zadziałało. Wpisuję swoje hasło. Chcę zachować. I jestem już zalogowany do mojej bazy danych. I pierwszą rzeczą, którą ja sugeruję wykonać, to na pewno dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do wszystkich baz danych, ale nie będzie to root. To tak dla nas na początek. I tutaj zaznacz wszystko. Wykonuję. Tak, chcę zachować hasło, powiedzmy, że tak. Wyloguję się. W tym momencie sprawdzę, czy moje założone konto działa. Działa. Wszystko mam dostępne. Tutaj to są tabele systemowe. To są tabele, które zostały utworzone, ta PHP MyAdmin w trakcie instalacji tego menadżera do baz danych. No i w zasadzie mamy wszystko zrobione. Ostatnią rzeczą, jaką zrobię, to jest przejrzę nasz pakiet fail to ban, sprawdzę filter, taki folder, w którym są pliki konfiguracyjne odpowiadające za obsługę pewnych tutaj dodatkowych pakietów czy programów. Mamy tutaj PHP MyAdmin syslog, czyli będzie przeglądany plik dziennika. Zaraz zobaczymy, co będzie szukane. PHP MyAdmin. Wystąpienie słowa user deny. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi za chwilę w życiu. Wrócę o jeden katalog, wyedytuję nasz plik konfiguracyjny jlocal, poszukam wystąpienia słowa PHP MyAdmin, aby załączyć ten filtr. Enabled równa się true. Zapisuję zmiany, zrestartuję usługę. Service fail to ban restart i FTB. Mamy 4 więzienia załączone. Dlaczego FTB? W poprzednim odcinku pokazywałem aliasy. Ja sobie potworzyłem aliasy, czyli kiedy wydałem komendę FTB, została wydana tak naprawdę komenda fail to ban client z taką flagą status, z takim przełącznikiem. I teraz wyświetlę sobie zatem, napiszę syslog, wracam do mojego PHP MyAdmin, przypominam, ten komunikat też ostrzega, że wszystkie hasła, które teraz będę wysyłał z tego formularza, będą w trybie jawnym. Wpiszę swoje hasło, które sobie zadeklarowałem, ale celowo popełnię błąd. Nie chcę uaktualniać. I mam informację, że nie udało się zalogować. Użytkownik odmówiono mi dostępu i zobaczę w logach, co to spowodowało. Syslog. I mam ostatnią informację, że użytkownik Remigiusz, zostało mi odmówione prawo dostępu do serwisu, czyli wszystko działa. Krótkie podsumowanie, czyli schemat. Serwer SQL, serwer www, trzy różne możliwe interpretery PHP. Mamy firewall załączony, nie mamy jeszcze tylko bezpiecznego portu komunikacji z serwerem od przeglądarki użytkownika. Tym zajmę się w kolejnym odcinku i będziesz miał kompletne środowisko, czy to testowe, czy produkcyjne, jeśli chodzi o strony internetowe. W ten sposób dotarliśmy do końca 5. odcinka poświęconego serwerom VPS.
Następnym razem na prośbę jednego z użytkowników zajmę się takim skryptem wspomagającym generowanie haseł i zakładaniem kont do Active Directory, ponieważ tutaj była taka prośba o wytłumaczenie, co to za oprogramowanie, więc wrócę do tego, trochę go zmodernizuję, tak aby internauci mogli sobie też z tego skorzystać. A na ten moment to wszystko. Dziękuję, że dotrwałeś do końca i do zobaczenia.